Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiejszym moim gościem jest Adrian Hoffman. Witam Cię serdecznie, Adrian. Siemanko, cześć Piotr, witam wszystkich. Adrian jest przede wszystkim specjalistą z zakresu treningu sylwetkowego czy też treningu motorycznego i dzisiaj właśnie skupimy się na tym pierwszym, czyli na kształtowaniu sylwetki, szczególnie u osób początkujących. Moje takie pierwsze pytanie do Ciebie, Adrian. Jakie jest Twoje podejście do budowania masy mięśniowej? Dzielisz ogólnie hipertrofię na funkcjonalną, niefunkcjonalną. Jak postrzegasz cały proces budowania masy mięśniowej? Czy uważasz, że osoba, która stosuje środki tutaj anaboliczne, powinna zupełnie inaczej trenować od osoby naturalnej? Jakie jest Twoje podejście do kształtowania u osób początkujących właśnie hipertrofii? No, to jest bardzo złożone pytanie, także myślę, że może je sobie podzielimy pierw na kilka części. Pierw pytałeś, czy dzielę sobie hipertrofię na funkcjonalną, czy niefunkcjonalną, tak? To jakby pierwszą część tego pytania zawiera. Tak, dokładnie. Pamiętam. Jakby ja oficjalnie takiego podziału sobie nie stosuję, jednakże ja generalnie, wiesz, wywodzę się i tak naprawdę z czym się specjalizuję i czym się wybiłem, to jest jakby gdzieś tam moja wiedza z zakresu treningu funkcjonalnego. I nie ukrywam, że wiesz, moja filozofia treningowa, no jakby może niedaleko, nie odbiega daleko, ale jakby to nie jest trening kulturystyczny, tak? Ja przez to, że też pracuję ze sportowcami, przez to, że gdzieś tam poznawałem podstawy, wiesz, korygowania ruchu, kształtowania ruchu, nawet jeśli trafiają do mnie osoby, które rzeczywiście chcą skupić się, zależy im przede wszystkim na poprawie sylwetki, ja i tak wplatam to gdzieś tam w jakieś ramy treningu funkcjonalnego, treningu sprawnościowego, po prostu odpowiednio dobieramy parametry treningowe, ćwiczenia tak, żeby też przy okazji jakby dawały ten efekt sylwetkowy. To jakby na to patrząc, nie? Nie wiem, czy ktoś chce coś dopytać do tego. Tak, ale wiesz co, też się zastanawiałem, czy po prostu jak masz osobę początkującą, która wiąże swój też trening takimi z elementami typowo sportowymi, ma tutaj również treningi w jakiejś innej dyscyplinie, czy wtedy na przykład podczas budowania tutaj, podczas przygotowywania ogólnie zawodnika pod względem hipertrofii, budowania masy mięśniowej, czy pracujesz w takich zakresach, tak jak to niektórzy trenerzy motorycznie uważają, tam 6 do 8, 6 do 9, gdzie tutaj jest, powiedzmy, ta hipertrofia funkcjonalna, a ta niefunkcjonalna, kulturystyczna, tam od 9 do 12, 15. Czy też stosujesz taki podział jak niektórzy trenerzy motoryczni? Czy uważasz, że... Nie, absolutnie nie ma czegoś takiego. Powiem Ci tak, no mi się jeszcze nie zdarzyło z żadnym sportowcem pracować, z którym bym rzeczywiście zależało mu na budowaniu dodatkowym mięśni, nie? Że jakby wiesz, ja dużo pracowałem ze sportowcami sztuk walk, tak, przewijali się u mnie jacyś tam piłkarze, hokeiści. Jeszcze no, nie trafił się mi przypadek sportowca, który by powiedział, że on chce mieć jakby większą masę mięśniową, potrzebuje masę mięśniową i rzeczywiście trzeba pracować nad tym elementem jakoś dodatkowo. Jeśli mamy sportowców, to po prostu gdzieś tam chcemy, żeby ten nasz trening był dosyć dodatkowo przekrojowo po prostu ułożony, w zależności nad jakimi cechami motorycznymi w danym okresie będziemy pracować, tak? Czy komuś brakuje bardziej właśnie siły, czy mocy, czy wytrzymałości, czy szybkości. Na tej podstawie, wiesz, gdzieś tam i wtedy mówimy, to jest dla mnie, to jest trening funkcjonalny, tak, czyli spełnia jakąś funkcję i to jest jakby, można powiedzieć, ta hipertrofia funkcjonalna, tak, bo wiadomo, że jeśli ktoś będziemy poddawać do tego treningu, dołączymy elementy wzmacniania, treningu siłowego, ale nie będę się skupiał specjalnie na hipertrofii mięśniowej, wiesz, jakby, żeby tam dodatkowo stymulować, jeśli będzie poddawany, wiemy, wiesz, z badań naukowych, że tak naprawdę hipertrofia mięśniowa zachodzi w każdym zakresie powtórzeń, tak? Możemy mięśnie budować na małych powtórzeniach i wysokich ciężarach, możemy na średnich i możemy też mięśnie budować na wysokich powtórzeniach i niskich ciężarach. Także tutaj w przypadku sportowców te mięśnie są, w większości przypadków są efektem ubocznym. Moim zdaniem i raczej, no chyba wiesz, chyba że ktoś trenowałby, wiesz, załóżmy zawodników w Stanach, jakiś tam w wrestlingu, tak, WWA,
czy gdzieś tam słyszałem takie teorie, że w futbolu amerykańskim, tak, gdzieś tam się dorzuca jakieś dodatkowe takie ćwiczenia futbolistom amerykańskim, takie bardziej pod kątem, wiesz, estetycznym, żeby im te sylwetki jeszcze troszeczkę tam bardziej dopakować, żeby pokaźnie wyglądali. Ale w przypadku sportowców nie widzę sensu dodatkowego stymulowania akurat masy mięśniowej, tak? Mówię, gdzieś tam kształtowanie siły maksymalnej, tak, mocy na podstawie jakichś tam niektórych ćwiczeń wzmacniających siłowych i tak będzie gdzieś tam stymulowało tą hipertrofię, tak? Także no, także tak to sobie dzielę, nie? Co innego jest w przypadku osób, które trenują rekreacyjnie, które nie są sportowcami. Okej, okay. Do hipertrofii wrócilibyśmy sobie jeszcze za chwilę. Mam do Ciebie, Adrian, jeszcze jedno pytanie, tak jak tutaj wspomniałeś, tak żebyśmy już sobie też to wyjaśnili dla słuchaczy. Jak rozumiesz trening funkcjonalny? Bo też powiedziałeś, że jesteś znany jakby pod względem tego treningu funkcjonalnego. Czy Ty to określasz jako trening taki typowo prozdrowotny, który ma zapobiegać kontuzjom, opiera się na ćwiczeniach wielostawowych? Jak Ty interpretujesz? I czym jest dla Ciebie trening funkcjonalny? Bo też ciężko wydaje mi się w obecnych czasach ukierunkować tą definicję tego treningu funkcjonalnego, bo dla niektórych trening funkcjonalny to jest BOSU, dla niektórych to jest TRX, dla niektórych to są wzorce jakieś ruchowe z danej dyscypliny. Każdy tak naprawdę próbuje sobie gdzieś zmienić, zniekształcić tą definicję treningu funkcjonalnego. Powiedz mi, jak Ty rozumiesz, czym jest dla Ciebie ten trening funkcjonalny? No, to jest bardzo dobre pytanie, wiesz, bo rzeczywiście jeśli chodzi, no ja jakby tutaj bardzo mocno, jak gdzieś tam osoby, które śledzą mnie na social mediach, widzą, jak ja bardzo mocno gdzieś tam promuję właśnie takie bardzo elastyczne podejście do treningu funkcjonalnego, bo powiem Ci szczerze, że jakbym miał wyjaśnić definicję, to rzeczywiście ciężko mi było jakąś sobie definicję transzywną powiedzieć treningu funkcjonalnego. Po prostu dla mnie każdy trening funkcjonalny to jest trening, który spełnia jakąś funkcję. I teraz w zależności kto do mnie trafia, jaki klient, czy to sportowy, czy to osoba rekreacyjna, czy to osoba z jakimiś problemami zdrowotnymi, ja wykorzystuję sobie wachlarz narzędzi, których poznałem na drodze, wiesz, po prostu chęci zostania trenerem i na podstawie tego dostosowuję mój trening. Na pewno trening funkcjonalny od takiego treningu typowego, kulturystycznego różni się tym, że rzeczywiście zajmujemy się, wiesz, tak jak kiedyś Michael Boyle i Gray Cook usiedli i przygotowali taką piramidę przygotowania motorycznego stworzyli, tak? I na fundamentach, i ja dosłownie, to jest, tak wygląda moja praca, tak? Że na fundamencie mamy te podstawowe zdolności motoryczne, tą bazę, tak? Czyli właśnie mamy tą bazę, tak? Czyli załóżmy mobilność, stabilność, umiejętność wzorców ruchowych, poruszania się, wzorce ruchowe. I to jest tą baza, to jest ten fundament, tak? To są dla mnie też mięśnie core, równowaga i każdy u mnie w moim podejściu profesjonalnego, niezależnie kto do mnie trafia, czy to zawodowy sportowiec, czy jakaś osoba po prostu rekreant, któryś ktoś tam się rusza, osoba po kontuzji, każdy musi mieć zbudowaną pewną bazę umiejętności podstawowych i potem na drugim szczeblu, tak jakbyśmy mieli ten drugi szczebel tej piramidy przygotowania motorycznego, w przypadku sportowców są to już ukierunkowane właśnie kształtowanie zdolności motorycznych, tak, siła, wytrzymałość, moc, szybkość, co chcesz, tak, ale w przypadku osób, które mają inne cele, tak? To może być trening ogólnorozwojowy, to może być trening na spalanie tkanki tłuszczowej, to może być trening właśnie na hipertrofię, na budowanie mięśni. Tak, ja to tak widzę, tak? Że właśnie gdzieś tam staram się łączyć, nie pomijać tych podstawowych aspektów. I to jest dla mnie tak naprawdę trening funkcjonalny. Trening funkcjonalny w mojej koncepcji nie chodzi o to, jakiego sprzętu użyjesz, tak? Jakby sprzętu możesz sobie, czy to są sztangi, czy to jest piłka, czy to jest... czy to są rolery, czy to są techniki rozluźniania autopowięziowego, czy hantle, czy od ćwiczenia z własnym ciężarem ciała. To są po prostu narzędzia, które Ty wykorzystujesz do po prostu realizacji celów wyznaczonych razem z osobą, z którą trenujesz. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe. Okej, tak, myślę, że to jest też dostatecznie tutaj wytłumaczone, jeśli chodzi o definicję według Ciebie treningu funkcjonalnego. Wróćmy ja sobie teraz. Tak pracuję, nie? Ja zresztą tak pracuję z ludźmi, że łączę to, tak? Każdy, niezależnie kto do mnie trafia, musi odbudować pewne fundamenty i wtedy w zależności, co mamy robić dalej, jedziemy dalej, tak?
Wrócimy sobie teraz do budowania tutaj masy mięśniowej i samej hipertrofii. Powiedz mi, czy w planach u swoich podopiecznych stosujesz bardziej plany tutaj nastawione na full body workout, tutaj czy inne systemy jak góra-dół, push-pull-legs, czy jednak tutaj taki typowo kulturystyczny split stosujesz, jeśli chodzi o budowanie masy mięśniowej? Co splitu takiego typowego, kulturystycznego, jak to się, wiesz, niektórzy czytają bro splitu, dawno już ja nie robiłem ani z moich podopiecznych i raczej nie korzystam z tego podziału treningowego z racji tego, że główną, ja wiesz, mało pracuję online, tak, i główną część mojej pracy zajmują treningi na żywo, treningi personalne, tak, z klientami jakby face to face. I tutaj trzeba dobierać jakby właśnie też te podziały treningowe do możliwości, jakie mamy. Większość osób, z którymi ja trenuję, trenuję dwa razy w tygodniu. No i tutaj, jeśli mówimy o jakimkolwiek treningu sylwetkowym, no to wtedy tak naprawdę jedyną rozsądną opcją wydaje się właśnie podział FBW, tak? Gdzie mogę wtedy, odpowiednio sobie programując ten trening FBW, mogę przeatakować każdą partię mięśniową, wiesz, w zależności tam, na jakim etapie jesteśmy, raz, dwa razy w tygodniu i można powiedzieć, że to jest jakieś tam absolutne minimum, żeby gdzieś tam też wpływać na tą sylwetkę, ale za to mówię, to wszystko zależy, tak, bo jeśli trafiają jakieś do mnie osoby, które chcą, żebym im rozpisał właśnie plan treningowy online i wiem, że one mają więcej czasu na treningi, tak, że mogą 3 razy w tygodniu trenować, że mogą trenować 4 razy w tygodniu czy więcej, no to wtedy jakby wykorzystuję sobie te podziały właśnie góra-dół czy push-pull-legs, też są po prostu super, tak, albo góra-dół, FBW, push-pull-legs, to są no, takie 3 najbardziej powszechne, jeszcze FBW, z których po prostu korzystam, nie? A powiedz mi, w kontekście objętości, czy uważasz, że jest jakiś taki optymalny zakres liczby serii powtórzeń, które będzie nam warunkowało tą hipertrofię? Tak, ja jakby tutaj jakby koła nie wynalazłem, tak? I staram się na bieżąco, jeśli chodzi o badania naukowe w tym temacie. I no tutaj jakby ten spór, jeśli chodzi o objętość, jest całkiem ciekawy, bo no tutaj różnie się rzeczywiście w badaniach, niektórzy mówią, że 10 serii w tygodniu jest optymalne, niektórzy mówią, że 20, 15, 30. Wiesz co, na ten moment gdzieś tam jest, wiemy, że istnieje pewien górny próg, jeśli chodzi o objętość na partię mięśniową w czasie jednego treningu. Większość badań rzeczywiście gdzieś tam jest przy 10 seriach na partię mięśniową w czasie jednego treningu uznaje się, że u osób, które nie stosują żadnych substancji anabolicznych, jest taką wartością graniczną, powyżej której, wiadomo, to też wszystko zależy od stopnia zaawansowania danej osoby, ale powyżej tej wartości raczej nie odnotowano dodatkowych korzyści w przypadku notowania hipertrofii mięśniowej. A jeśli chodzi o takie wartości tygodniowe, tak, no właśnie dlatego ja jestem też w sumie, jakby no tutaj cały czas też, wiesz, tam sobie eksperymentuję i szukam odpowiedzi, nie, ale to też jakby częstotliwość tutaj wchodzi do gry, tak, czyli stosujemy te podziały treningowe, które pozwalają nam na częstotliwość większą treningową, tak, czyli trenowanie 2-3 razy, nawet niektórzy mówią 5 razy w tygodniu każdej grupy mięśniowej przy mniejszej objętości. No i tutaj rzeczywiście wydaje mi się, że to też jest uwarunkowane jakimiś naszymi zdolnościami regeneracyjnymi, naszym po prostu stylem odżywiania, tym jak śpimy. Jakby ciężko mi powiedzieć, czy jest jakiś, to jest, mówię, zbyt mocno jest tutaj indywidualny czynnik, żeby ocenić, czy jest jakiś łączny próg w objętości, którą jesteśmy w stanie zapytać na grupę mięśniową, ale mówię, ja gdzieś tam eksperymentuję z tym i wydaje mi się, że no raczej u osób naturalnych 25 serii na grupę mięśniową przy rozbite na 2-3 sesje treningowe będzie wystarczające, tak? W zależności już od grupy mięśniowej, to też jest dosyć mocno zindywidualizowane. A powiedz mi, w przypadku samych przerw pomiędzy seriami czy wykonywanymi ćwiczeniami, czy uzależniasz tylko i wyłącznie
przerwy jakby od intensywności, gdzie mamy te większe ciężary, jest wtedy analogicznie dłuższa przerwa, mamy mniejsze ciężary, mniejsza przerwa. Czy na przykład też starasz się stosować w obrębie tutaj jakby działania bardziej hipertroficznego, jakieś mega krótkie przerwy pomiędzy seriami łączonymi, czy po prostu też, żeby stymulować stres metaboliczny? Czy raczej nie bierzesz tego pod uwagę, bo głównym wyznacznikiem według Ciebie tej hipertrofii jest ta objętość? Jak to u Ciebie wygląda, jeśli chodzi o same treningi? Wiesz co, tu znowu pojawia się pytanie, czy pytamy o klientów na treningu personalnym, tak? Czy mówimy o moich treningach, czy mówimy... Nie, bo wiesz co, bardziej... Jak jest optymalne programowanie treningu? Bardziej w roli jako trenera. Okej, czyli w przypadku klientów na treningu personalnym wiadomo, że to mamy jakiś ograniczony czas na treningu i chcemy się trzymać jakichś przerw, tak? Chcemy, żeby ten trening był w miarę zmiędzy, żeby nie siedzieć 2 godziny z jednym klientem na treningu. Także jakieś przerwy musimy sobie przyjąć. Jednakże tutaj obserwując ostatnie doniesienia naukowe już 2-3 lat, to jakby, że te mechanizmy budowania mięśni, hipertrofii mięśniowej, no bardzo mocno są podważone tutaj działanie na hipertrofię stresu metabolicznego czy uszkodzeń mięśniowych. I generalnie coś takiego, wiesz, jak zrównanie pracą nie istnieje, i tu już było kilka prac takich, które wykazało, że poprzez dłuższe przerwy w czasie treningu po prostu jesteśmy w stanie zrobić więcej jakościowych powtórzeń, jesteśmy w stanie właśnie wykonać więcej po prostu dobrych, większą objętość na treningu przy skróconych przerwach, jeśli przerwy akurat nie mają takiego znaczenia, jeśli mamy zrównanie pracą, tak? Jeśli te krótkie przerwy będą ograniczały, ile wykonamy powtórzeń z danym ciężarem, no to gdzieś tam widziałem prace, które pokazywały, że te efekty po prostu są gorsze. Także ja nie, jeśli mówimy w przypadku budowania mięśni, hipertrofii mięśniowej, przerwy dla mnie nie mają takiego wielkiego znaczenia, dopóki nie po prostu obniżają intensywności naszej pracy, tak? Okej. Przejdźmy sobie teraz do takiego kontrowersyjnego też mocno tematu, jakim jest rekompozycja ciała. Czy uważasz, że jest możliwe tutaj gubienie tkanki tłuszczowej, budowanie masy mięśniowej, pozostając w miarę na tym samym poziomie, jeśli chodzi o wagę? Czy uważasz, że rekompozycja sama w sobie istnieje? Jak ją rozbijasz w ogóle na przypadki? Czy uważasz, że też osoba, powiedzmy taka początkująca, ona tylko ma prawo jakby skorzystać z tej rekompozycji, jeśli możemy tak powiedzieć, na osoba już zaawansowana na przykład nie? Powiedz mi, jak tutaj interpretujesz tą rekompozycję? Wiesz co, mi się wydaje, że jak najbardziej jest możliwa rekompozycja ciała, tak? Jak najbardziej jesteśmy w stanie gdzieś tam ciężko trenując, będąc blisko zera kalorycznego, dokonywać rekompozycji ciała, tak? Czyli budowania masy mięśniowej, spalania tkanki tłuszczowej. Ale no też tutaj myślę, że no nie powiem nic kontrowersyjnego, że rzeczywiście ten efekt moim zdaniem dotyczy większości osób raczej o krótkim stażu treningowym, jeśli chodzi o trening siłowy. Tu wydaje mi się, że im dalej po prostu w las, im ten staż treningowy jest dłuższy, tym, no, tym po prostu będzie to cięższe do zrealizowania, tak? Jak będzie może nam rzeczywiście, wiesz, można spalać tkankę tłuszczową będąc przy zerze, ale wątpię, żeby tutaj byliśmy w stanie zbudować w późniejszym czasie więcej po prostu mięśni, czy więcej tej masy mięśniowej. Wiadomo, że im dłużej trenujemy, tym po prostu jest już, te mięśnie jest budować ciężej, tak? Jakby, bo większość osób jest tak, że ja widzę też po sobie, tak? Że moje ciało już teraz, wiadomo, w zależności od tego, jak trzymam dietę, jak tam śpię, ono, ja mam jakieś tam wahania w ciągu roku wagi, ale jakbym tam jakoś mocno się nie wysilił i nie zmienił totalnie moich treningów naturalnie, wydaje mi się, że już po prostu ciężko będzie tak byłoby mi zbudować dużo więcej mięśni. Tak? Inna sprawa, że ja też nigdy nie byłem taki 100% sfokusowany, żeby budować mięśnie, żeby mieć taką umięśnioną sylwetkę. Ja mówię, też zawsze chciałem, żeby te treningi moje były takie bardziej ogólnorozwojowe, sprawnościowe, ale też chciałem, żeby ta gdzieś tam ta sylwetka też za tym po prostu szła, tak? I żeby wyglądać tak jak trener. Ale mówię, wydaje mi się, że wiesz, że tutaj są pewne limity genetyczne, które jakbyśmy bardzo nie chcieli, tak byłoby nam po prostu ciężko przeskoczyć. Im dalej w las, tym po prostu ta rekompozycja na pewno jest cięższa do zrobienia, tak? Początkujący mają to do siebie, że wiesz, obojętnie co nie zrobią, to coś tam będzie wcale się działo.
No tak, dokładnie, dokładnie. Jestem progres osób początkujących, niezależnie tak naprawdę. No ważne, że jest ten bodziec chociaż początkowy, który ich stymuluje. Powiedz mi, Adrian, jak postępujesz ze swoimi podopiecznymi na redukcji? Czy nastawiasz się bardziej na zachowanie odpowiedniej objętości treningowej, czy raczej intensywności? Bo mamy też takie dwa podejścia. Niektórzy sądzą, że jakby utrzymanie tych wysokich ciężarów będzie właśnie determinowało sytuację, w którym ciało, powiedzmy, że będzie chciał utrzymać tą masę mięśniową, no bo jest tak de facto jej potrzebna właśnie do podnoszenia ciężarów, że mamy takie sygnały. Natomiast też część trenerów uważa, że podczas redukcji również powinniśmy się skupić na objętości z tego względu, że objętość sama w sobie no, determinuje tą hipertrofię, więc dla nich logiczne jest po prostu, że objętość powinna być również na wysokim poziomie na tej redukcji, no bo automatycznie przełoży się to na utrzymanie tej masy mięśniowej. Jak ty postępujesz, jeśli chodzi o redukcję wśród swoich podopiecznych? Wiesz co, no ja jestem też fanem raczej zdecydowanie tej pierwszej szkoły, której powiedziałeś, tak? Czyli gdzieś tam staranie się utrzymanie jak największych po prostu ciężarów, utrzymanie maksymalnego poziomu siły, gdzieś tam staranie się trzymać intensywności treningowej w miarę wysoko, a jeśli mamy z czegoś ciąć, to z kalorii rzeczywiście z objętości, tak? Tu trzeba, wiesz, pamiętać, że właśnie objętość treningowa, tak, jest tym czynnikiem, który gdzieś tam najbardziej nam wpływa na regenerację, gdzieś tam zabiera energię i też wydłuża ten czas regeneracji, a wiemy, że na redukcji, będąc na deficycie kalorycznej, tej energii po prostu jest mało, ciężko jest utrzymać motywację do treningu, do właśnie trzymania diety, jakiś tam po prostu zmuszania się do aktywności fizycznej. Także zdecydowanie bardziej wolę, żeby te wtedy sesje treningowe były krótsze i po prostu gdzieś tam utrzymanie tej intensywności i ciężarów po prostu wysokich, na ile wysoko się da. Te spadki i tak będą spadki siły notowane, ale naszym celem jest po prostu temu zapobiec. Jeśli wiesz, zależy też tutaj odpowiednie programowanie, ewentualnie jednostek wytrzymałościowych, tak, trening metabolicznych czy cardio, też odpowiednia ilość protein, wiesz, powinna nam pomóc zapobiegać tej maksymalnej utracie mięśniowej, ale tu nie ma się łudzić, te spadki mięśni i tak będą i tak, tak, także znowu też jest po prostu kilka czynników, które trzeba by było innych wziąć pod uwagę. Powiedz mi, jak uwzględniasz w swoich planach treningowych, które konstruujesz też dla siebie, czy też dla swoich podopiecznych, sam deload? Czy podczas takiego okresu regeneracji starasz się zrobić całkowitą przerwę w tym planie od wykonywania ćwiczeń? Czy raczej tutaj komuś polecasz obcięcie na przykład ilości właśnie serii pod względem tej objętości, czy na przykład też o połowę intensywności? Jakie tutaj jakby strategie tutaj wplatasz podczas tego okresu? No i też również, wiesz co, mam pytanie, jak długi okres tak naprawdę warto przeprowadzać, jeśli chodzi o taką regenerację? Wiesz co, no tu znowu się powtórzę, ale to niestety tak to wygląda, że to jest kwestia znowu indywidualna, tak? Bo jeśli mam jakichś klientów, z którymi ja pracuję na co dzień, to powiem Ci tak, że te deloady, no to czasami po prostu wypadają samoczynnie, naturalnie, niezaplanowane, tak, że ktoś jedzie sobie na urlop, ktoś tam ma jakiś wyjazd służbowy, gdzieś wyjeżdża, akurat w danym tygodniu nie może trenować, także w przypadku takich treningów personalnych, mówię, czasami to po prostu wypada, czy chcemy, czy nie chcemy i ten deload gdzieś tam wychodzi, także wiesz, w treningu personalnym ciężko to sobie zaplanować, ale jeśli rzeczywiście gdzieś tutaj mielibyśmy w tym idealnym świecie sobie funkcjonować i szukali tego optymalnej programowania treningu, to standardowo raczej powinno się robić taki, wiesz, tydzień deloadu. Jeśli ktoś nie jest tam mocno zmęczony, to rzeczywiście, no to jakby różne strategie, tak? Niektórzy zależy czasami, po prostu staram się utrzymać maksymalnie ciężary, ale na przykład objętość na połowę. Czasami, wiesz, w niektórych przypadkach i będę ścinał objętość o połowę i też będę zejdę z intensywności. Czasami są osoby, którym po prostu zalecę tak samo urlop, przerwę totalną od treningów i po prostu jakieś tam sobie sesje aktywnej regeneracji, czyli spacery, może jakąś rozgrzewkę dynamiczną wykonywania. Znowu mówię, no to jest też jakiś ten czynnik indywidualny wychodzi, tak? Czy na ile ktoś trenował, wiesz, przez jaki długi okres czasu, na ile ciężko, czy jest bardzo zmęczony, czy ma jakieś kontuzje, czy coś go boli, czy nie.
To chyba to, co chciałem powiedzieć. Okej, super, też wyczerpująca odpowiedź. Dziękuję Ci, Adrian, bardzo za odpowiedzi, które udzieliłeś mi i też naszym słuchaczom. Powiedz mi jeszcze na sam koniec, gdzie osoby, które słuchają naszego podcastu, mogą Cię znaleźć, jak się z Tobą mogą skontaktować? Wiesz co, no ja jakby funkcjonuję głównie na trzech mediach, to jest YouTube, Adrian Hoffman, Facebook, TrainSmart, Adrian Hoffman, Instagram, TrainSmart, Adrian Hoffman. Nawet ostatnio była u mnie koleżanka i zakładała mi TikToka, ale ja nie wiem, co z tym TikTokiem będzie, ale jakby główne, tak, jakby główne te rzeczy, które teraz się odbywają, którym ja się dzielę i content, to Instagram i Facebook i YouTube. Okej, okay, dziękuję. Też również wszystkie opisy do Twoich social mediów czy kont na YouTube zostaną umieszczone pod podcastem. Dzięki jeszcze raz za udział. No i mam nadzieję, że spotkamy się też za niedługo w kolejnym podcaście. Super, dzięki Piotr, dzięki za rozmowę. Mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia, do zobaczenia.